No siema, odwaliłem swoją starą szlifierę niestety. A musiałem kupić nową, bo prawie całą chałupę zrobiła, kurde, ta stara. No i kurde, patrzcie co się stało. Zjarało się. Wirnik się zjarał. Zaiskrzyło. No i stojan się zjarał. Niestety już po prostu za dużo tyrania chyba było dla nią. No ale 3 lata działała, więc nie było źle. Robotę swoją odrobiła. Nowa kosztowała mnie niecałe 300 zł. Będzie ostrożniejsze tyranie, bo takie cięcie z dużym deaksem, kurde, ścian, no to odwala szlifiery. Niestety, kurde. No ale będzie na części zamienne chociaż, no. Wirnik z tym stojanym to raczej już nie. To będzie do rozbiórki. No ale tutaj te części jak regulacja obrotów, szczotki, no nie wiem, czy jeszcze będą na coś. A może jeszcze coś posłużą. Trzeba to tak powyginać, by wyciągnąć ten wirnik, nie? No i co tam, no, trudno. Taka sprawa, kurde, no. Nowa szlifiera, musiałem kupić nową, to... To co? No to będzie znowu tyranie, kurde, przekładnia. Taka ślimakowa. Te kółka to też sobie zostawię. Na to mocowanie. No i trudno, będzie redemontaż stojana i wirnika. No, jak się nie robi, to się nic nie zepsuje, u nas się mówi. A tu stojan co? Aluminiowy czy miedziany? Wypróbujemy, kurde. Oskrobać to. Zweryfikujemy, kurde, czy to miedź, czy aluminium z gównolitu. Kurde, nawet ciężko tam się dostać. O. Stojan w boszowskiej szlifierze jest miedziany. No. Coś mało z tego będzie. Miedzi. Jeszcze tutaj wstrykniemy kawałek stojana. Taka robota, no. Ale myślę, że jest miedź. Słabo widać, kurde. Bo to czarne jest jak murzyn. Teraz może będzie widać lepiej. O, no nawet się, samo się rozbierało. Dobra, jest miedziany stojan. Więc co, potem kiedyś wyklepiemy sobie. I będzie rozbiórka starej szlifierki na złom. Taka sprawa dzisiaj u mnie na budowie. No trudno, kurde, no. Się zjarało, to się kupiło nowe. Co da się robić? Dobra. Taka sprawa dzisiaj. O, i nawet rączkę mam. Dobra, trzymajcie się. Cześć.